Decyzję uchylającą koncepcję połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie i Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie zarząd województwa, jak się teraz okazało, podjął w marcu, ale nie spieszył się z powiadomieniem o tym fakcie głównych zainteresowanych. Nie chcę być uszczypliwy i czekać się terminów. Ja na przykład dostałem tą informację w poniedziałek, a decyzja o uchyleniu tej inicjatywy nastąpiła jeszcze w marcu. Dobrze, że stało się tak, że zarząd podjął decyzję o uchyleniu tej inicjatywy. Uważam to za taki element cementujący to porozumienie, które zostało zawarte między przedstawicielami załogi a dyrektor szpitala. Pomysł, o którym pracownicy szpitala od początku mówili zgodnie w taki sposób... Totalna bzdura. Nie będzie łączenia, przejmowania. Został całkowicie odrzucony. Zarząd województwa, proponując w styczniu tego roku połączenie szpitali w Lesznie i Kościanie, tłumaczył tą koncepcję chęcią wzmocnienia obu lecznic. Po ostrych sprzeciwach środowisk medycznych w Lesznie z pomysłu się wycofano, ale ustnie. Dopiero teraz zapadła ostatecznie decyzja na piśmie. Oficjalnie jest ona elementem porozumień zawartych w marcu między załogą leszczyńskiego szpitala a dyrekcją miejscowej lecznicy. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl. Yeah!